okrągane, piękne, nadaremnie, głuche, bez echa czy ichkolwiek kroków. Przyznaj, że sam nie dużo o tym wiesz. Wielkie i puste sale, mówi Kamil, ale w nich miejsca nie ma. Piękne, być może, ale poza gustem twoich ubogich zmysłów. Możesz mnie poznać. Nie zaznasz mnie nigdy. Całą powierzchnią zwracam się ku tobie. A całym wnętrzem leży odrzucony. Pukam do drzwi kamienia. To ja. Wpuść mnie. Nie szukam w tobie przytułku na wieczność. Nie jestem nieszczęśliwa, nie jestem bezdomna. Mój świat jest wart powrotu. Wejdę i wyjdę z pustymi rękami. A na dowód, że byłam prawdziwie obecna, nie przedstawię niczego prócz słów, którym nikt nie da wiary. Nie wejdziesz, mówi kamień. Brak ci zmysłu udziału. Żaden zmysł nie zastąpi ci zmysłu udziału. Nawet wzrok wyostrzony aż do wszechwidzenia nie przyda ci się na nic bez zmysłu udziału. Nie wejdziesz. Masz zaledwie zamysł tego zmysłu. Ledwie jego zawiązek. Wyobrażenie. Pukam do drzwi kamienia. To ja! Wpuść mnie! Nie mogę czekać 2000 wieków na wejście pod twój dach. Jeżeli mi nie wierzysz, mówi kamień, zwróć się do liścia. Powie to, co ja. Do kropli wody. Powie to, co liść. Na koniec spytaj włosa